prezentacja Ford Mondeo MK4 2008 rok, wersja Titanium X. Wersja Titanium charakteryzuje się tym, że mamy chromowane listwy wokół szyb, inny grill i inny wlot, znaczy inna kratka tutaj w zderzaku zasłaniająca chłodnicę. To jest właśnie zarezerwowane dla wersji Titanium. Tutaj macie jeszcze dodatkowo bałto sprowadzone ze Szwecji. Mamy podłączenie do prądu, tak zwane szwedzkie skandynawskie Webasto. Auto zakupione od osoby prywatnej, dwóch właścicieli od nowości. Drugi właściciel ten samochód posiadał od 2014 roku i my to auto od niego zakupiliśmy. Samochód w 100% bezwypadkowy. Tak jak już mówiłem, wersja Titanium X, czyli praktycznie najbogatsza. Co tutaj więcej? Silnik dwulitrowa, benzyna, 145 koni, wolnossąca na łańcuchu, kompletnie bezobsługowa jednostka, na zwykłym wtrysku pośrednim, nadająca się do instalacji gazowej. Tutaj jeszcze wersja Flexi Fuel, czyli mamy wzmocnioną głowicę i gniazda zaworowe. Takie samochody były dostępne właśnie na rynek skandynawski. Są przystosowane do jazdy na paliwie E85, czyli na etanolu, i takie paliwo też ma być wkrótce dostępne w Polsce. Jeżeli chodzi o wersję Titanium X, tutaj mamy charakterystyczne właśnie listwy wokół szyb. Dodatkowo wszystkie szyby są fotochromatyczne, łącznie z czołową. Standardowo mamy podgrzewaną przednią szybę, jak to w każdym Fordzie. Tutaj z dodatkowego wyposażenia mamy ksenony, mamy podświetlenia w lusterkach, Living Go Home tak zwany. Mamy czujniki parkowania z przodu, z tyłu, mamy elektryczny fotel z pamięcią kierowcy, mamy półskórzaną tapicerkę z alkantarą, 17-calowe felgi, tak jak widzicie, zarezerwowane właśnie dla wersji Titanium. Tutaj macie oznaczenie silnika Flexi Fuel. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy wyświetlacz Converse, ale to mówię o wyposażeniu, to może powiem później. Jeżeli chodzi o kwestie lakiernicze, lakierowana w Polsce była tylna klapa. Standardowo w tym modelu zazwyczaj tutaj się pojawia przy tej blendzie plastikowej korozja i dlatego też ta klapa była lakierowana. Kolor dobrany idealnie. Auto do nas przyjechało właśnie z taką niewielką korozją na tylnej klapie. To jest newralgiczny punkt Forda, ale też są newralgicznym punktem tylne nadkola. Tutaj jak widzicie mamy takie wlepki, to są oryginalne wlepki. Na nadkolach korozji nie widać. Samochód jest praktycznie cały w oryginale. Jeden element oprócz klapy, który był lakierowany w Szwecji, to są prawe przednie drzwi i one mają grubość między 180 a 200 mikronów. I tutaj widać faktycznie różni się odcień. To jest dosyć taki kolor kiepski dla lakiernika. Powinni się właśnie tutaj wycieniować na tych drzwiach i wtedy by ta różnica była zgubiona. No ale niestety, no, tu na tych drzwiach mamy tylko i wyłącznie drugi lakier, czyli 180-200 mikronów. Wszędzie dookoła na aucie jest 120-130 mikronów. No, kolor bardzo fajny, jeżeli chodzi o utrzymanie w czystości. Bardzo dobry do brudu, jak ja to mówię. Bardzo mało widać na tym kolorze właśnie brudu. Jeżeli chodzi o lakierowanie, no to niestety, jeżeli lakierujemy jeden element, to powinno się wycieniować też i drugi, wtedy można zgubić ten lakier. Także mamy lakierowane, podsumowując, mamy lakierowane dwa elementy, tylna klapa i prawe przednie drzwi. Auto w 100% bezwypadkowe i bez oznak korozji tak naprawdę, to jest też ważne. Jeżeli chodzi ogólnie o model Mondeo MK4, to jest bardzo udany samochód, bardzo duże kombi, bardzo fajnie wykonane w środku. Ale to zaraz przejdziemy do wewnątrz, to pokażę auto wewnątrz. Do auta mamy drugi komplet kół, felgi stalowe to prawda, 16-calowe, opony Continentala i tutaj praktycznie nówki te zimówki są, bo są z 2019 roku. Także praktycznie nowe opony zimowe mamy tutaj bez kolcy, nie trzeba, że tak powiem, bawić się w wyciąganie tych kolcy. Samochód jest wyposażony w hak, hak jest schowany. Tutaj macie gniazdo haka, hak jest schowany, oczywiście jest dołączony do samochodu. Dodatkowo, jak widzicie, mamy drugi komplet dywaników. No to co dostajemy, to zawsze dajemy. Minusem nie mamy rolety bagażnika. Rolety bagażnika można sobie dokupić, koszt to jest w granicach 450 zł. Także na zimę mamy 16 cali, na lato mamy 17, bardzo ładną felgę. Opony raczej do końca sezonu Continentala, opony przód, nie, tył Continental, przód Bridgestone. 17, ale raczej mówię, na przyszły sezon raczej bym szukał
jakiś opon, bo nie są jakieś za specjalne. Nie są wyząbkowane, ale też tego bieżnika nie ma za dużo. Tutaj macie wersję Titanium Mix, czyli mamy właśnie skórzane boczki drzwi i dwukolorową, znaczy tą tapicerkę półskórę plus alkantarę. Bardzo fajna tapicerka, bardzo fajnie jest to wykonane ogólnie w Fordzie. Ford jest ogólnie niedocenionym samochodem, jeżeli chodzi o wykonanie. No, ci, co nie jeździli, to nie wiedzą. To jest bardzo dużo miejsca, tak jak widzicie, bardzo duży bagażnik, bardzo dużo miejsca z tyłu, ogólnie bardzo obszerny samochód. Z dodatkowego wyposażenia jeszcze mamy elektrycznie składane lusterka. Mamy, tak jak mówiłem, fotel elektryczny z pamięcią. Tutaj fotel praktycznie w nienagannym stanie. Auto ma przebieg dokładnie 202 tysiące km, teraz 202,9 km. Mamy ksenony, mamy tempomat, mamy podgrzewane przednie fotele, mamy klimatronik dwustrefowy, mówię, mamy podgrzewaną przednią szybę, a mamy system odpalania bezkluczykowego, tak jak widzicie, Keyless Go. Mamy dwa kluczyki właśnie do auta, zaraz przejdę, mówię, klimatronik dwustrefowy, to jest wszystko sprawdzone, wszystko sprawne. Zresztą auto ma naprawdę obszerną dokumentację serwisową, do której zaraz przejdziemy. Do auta mamy dwa kluczyki, tutaj ważne, bo to są kluczyki Keyless Go. W środku są schowane groty, gdyby kiedyś rozładował się akumulator, to zawsze można skorzystać tradycyjnie. Mamy komplet dokumentów, mamy kody do radia, mamy książkę serwisową. Tutaj ostatni serwis był robiony w styczniu przy 191 tysiącach km, także absolutnie nie trzeba na tą chwilę serwisu robić. Za 3-4 tysiące tutaj interwał co 15 tysięcy. No i tych serwisów jest sporo. Jest pełna dokumentacja tak naprawdę serwisowa. Tutaj mamy z 18 roku z grudnia, serwis z 17 roku, tutaj ten ze stycznia. Mówię, ja nigdy w tych fordowskich książkach nie mogę się połapać, gdzie tu jest ta logika wpisywania tych przeglądów. Ale oprócz książki to też jest bardzo duży plik faktur, tak jak widzicie. Tutaj mamy fakturę z czerwca, jakieś coś było wymieniane na 1500 koron. Mamy fakturę z lutego na 1800 koron, tutaj mamy wymieniony olej. Co tutaj mamy jeszcze? Mamy z 17 roku, no mówię, tych faktur jest sporo. Jak ktoś lubi papierologię, tutaj jest bardzo duża kwota. Mamy 8700 koron. Potem w ogłoszeniu wpiszemy, co dokładnie było przy tej fakturze wymieniane w 17 roku. I mówię, tych dokumentów jest bardzo dużo. Generalnie samochód mocno mówię, serwisowany. Tak jak widzicie, no faktury naprawdę spore. Tutaj z grudnia 2018, 4800 koron. Tutaj nikt na tym aucie naprawdę nie oszczędzał. Także jest tego naprawdę, jak ktoś lubi papierologię, to jest tego dużo. Samochód bardzo zadbany, w bardzo fajnym stanie, sztywny. Nic nie puka, nie stuka tak naprawdę, nie ma wycieków żadnych. Zresztą zaraz mówię, pojedziemy na stację, to pokażę auto od spodu. Mówię, jedyny minus, no to, ale to widać nawet jak auto do nas przyjechało na lawecie, że tak do nas przyjechało, jest ten odcień tutaj widoczny na filmiku. No przy takiej pogodzie on jest jeszcze bardziej widoczny tak naprawdę. Żeby go zniwelować, trzeba było polakierować sobie lewe tylne, znaczy prawe tylne drzwi. Generalnie Ford Mondeo, mówię, niedoceniony na naszym rynku. Tutaj za ten rocznik, za tą wersję będziemy chcieli uzyskać cenę w granicach 26 tysięcy, między 25 a 26 tysięcy tak naprawdę będzie auto wystawiane. Mówię, pewna historia, auto ze Szwecji, także możecie sobie sprawdzić wszystko po numerach rejestracyjnych. Bardzo fajna wersja wyposażenia, jak na dwulitrową benzynę. Praktycznie najbogatsza, brakuje tylko nawigacji. Jeżeli chodzi o nawigację, to oczywiście można sobie domontować. Są bardzo fajne zestawy dedykowane do tego modelu na Androidzie. Koszt od 700 do 1400 zł. Ta droższa opcja jest z kamerą cofania i stąd wynika wyższa cena. Dobra, Ford pokazany z zewnątrz, pokazany wewnątrz, pokazana dokumentacja. Także nie pozostało nam nic, jak pojechać na stację i zobaczyć Forda od spodu. Lecimy na stację. Zobaczymy Forda od spodu. Mamy hak. Hak jest w bagażniku. Tak to całkiem nieźle to wygląda tutaj. Na machaczu jest korozja do oczyszczenia, do zabezpieczenia. Nie mamy
osłony pod silnikiem, tak żeby nie wszystko ładnie widać. Trochę mokro dzisiaj, także jakaś tam woda skapuje. Wydech nieźle wygląda. Tak się prezentuje Mondeo od spodu. Jakiejś nadmiernej korozji nie ma, jedynie na tym, tutaj na wahaczach z tyłu. No oczyszczenie można być czasem. Zapraszam do subskrypcji kanału naszego na YouTubie i obserwacji nas na Facebooku. Pozdrawiam.